Proszę Państwa, to połączenie tych trzech dziedzin w jedno ministerstwo wynika nie tylko z oszczędności, które chciałbyśmy wprowadzić w administracji, ale również z takiego holistycznego postrzegania człowieka. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, że edukacja jest czymś niesłychanie ważnym, dlatego że jeśli staramy się diagnozować problemy współczesnego społeczeństwa, takie jak bezrobocie czy niski kapitał społeczny, czy problemy związane z demografią, to w takiej długofalowej perspektywie oczywiście musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na edukację. I nie chodzi o treść nauczania, to jest jakby według mnie sprawa drugorzędna. Ja chciałam powiedzieć, że polityka mojego resortu będzie się opierała na takich czterech przybliżeniach, tak je nazwałam. Pierwsze przybliżenie to jest przybliżenie edukacji do społeczeństwa obywatelskiego. Chodzi o wykształcenie i to już na poziomie najniższym, przedszkolnym, a nawet żłobkowym, pewnych umiejętności, które potem będą stanowiły cnoty obywatelskie i budowały kapitał społeczny. Chodzi o to, żeby nie uczyć się faktów, które można ściągnąć z internetu, ale żeby nabyć w okresie szkoły na wszystkich jej poziomach pewne umiejętności współpracy, kooperacji, zaufania społecznego, które będą potem budowały kapitał społeczny. Drugim przybliżeniem jest przybliżenie edukacji do społeczeństwa nowoczesnego. Ładunek aksjologiczny dotychczasowej edukacji, niezależnie od tego, które rządy się nią zajmowały, jest XIX-wieczny. To znaczy staramy się unowocześnić edukację tylko na pewnym poziomie, natomiast idzie ten ładunek XIX-wiecznych wartości społeczeństwa zamkniętego, ojczyźnianego, plebiejskiego, rodzinocentrycznego. Wiadomo, że tego rodzaju społeczeństwa również w kontekście ekonomicznym odzyskują znacznie mniejszy wzrost ekonomiczny. Młodzież powinna być wychowywana od najwcześniejszych lat do społeczeństwa, które jest społeczeństwem otwartym, europejskim, zróżnicowanym, zindywidualizowanym, gdzie stawia się na prawa mniejszości, na różnorodność i gdzie oprócz polityki dystrybucji prowadzi się tak zwaną politykę uznania dla tych wszystkich grup, które były wykluczone. To mi się wydaje szczególnie ważne, a więc nacisk na wartości, które nazywa się w Europie posttradycyjne, a które są i które stanowią jeden z czynników wzrostu gospodarczego. Trzecia sprawa to jest zbliżenie edukacji do społeczeństwa dobrobytu, czyli do gospodarki wolnorynkowej, jej wymogów, czyli skoordynowanie podaży i popytu. Jedną z przyczyn bezrobocia, tak naprawdę nie jest bezrobocie rzeczywiste, ale po prostu niedokoordynowanie typów edukacji zawodowej, czy typów edukacji szkół wyższych, czy kształcenia ustawicznego do wymogów rynku i wymogów pracodawców. Mam tutaj na myśli nie tylko wymogi polskie, ale również wymogi rynków europejskich, bo oczywiście stają one przed nami otworem. I czwarta sprawa, o której powiem tylko jedno zdanie, to jest dostosowanie edukacji do potrzeb młodych ludzi. Uczą się oni bardzo dużo abstrakcyjnej wiedzy, natomiast w szkołach nie ma czegoś takiego jak edukacja prozdrowotna, w tym edukacja seksualna. Jest to podstawowa materia, jeśli można powiedzieć, która interesuje tak naprawdę młodzież, a dostają one bardzo niewielką dawkę wiedzy o samych sobie. Ważna jest też edukacja prozdrowotna, ważna jest edukacja ekologiczna. Włączyłabym w to wszystko rzecz jasna filozofię i etykę, nie dlatego, że jestem profesjonalnie związana z tymi dziedzinami, ale dlatego, że właśnie te dwie dziedziny wprowadzone w szkole dają umiejętności debaty i uczestniczenia w debacie, a debata, jak wiadomo, jest jakby podstawowym fundamentem demokracji od czasów greckich. Chciałabym, żebyśmy ten fundament społeczeństwu polskiemu dzięki edukacji przywrócili. Dziękuję bardzo.